Hej, hej. Od czego by tu zacząć? A, pokażę wam od razu. Trafił mi się taki karton z kablami. Tak się zastanawiałem, brać, nie brać, bo to cinizna. Było tam coś takiego grubszego, jakieś linki. No to wiadomo, jakiś tam grosik z tego jest. Ale z tego? Komputerowe? Jakieś telefoniczne? Cinizna. Szkoda zachodu. Ale tak sobie pomyślałem, że jest czas. No se po dubę. Oskuruję. Ale takiej drobnicy to się nie opłaca. Ręcznie. Do tego trzeba sposobem. Patrzcie, jaką mam korowarkę. Teraz wam pokażę, jak się szybko koruje. To co, sprawdzimy, jak działa korowarka termiczna. Szybko i sprawnie. Nie wolno. Jak nie wolno, nie wolno, nie wolno. Jak nie wolno, to nie wolno. Oczywiście, że to był żart. Ale zobaczycie, jak ja się bawię z tymi drutami. Pokażę wam, w jaki sposób można obierać te cienkie przewody, jak je korować. Ja robię to w bardzo prosty sposób. Wiadomo, najpierw trzeba się pozbyć tej otuliny wstrętnej niebieskiej. A to dosyć stary przewód, dlatego nie idzie fajnie. Przyspieszamy. Rechu ciachu i otulina niebieska obrana. Wiadomo, to są takie bardzo cieniutkie te przewodziki. Skupisz dziadu, czy nie skupisz? O, może tak. Najwięcej pracy jest w odwinięciu, bo potrzebujemy pojedynczy drucik. Oczywiście zrobię to poza kadrem. Dla was minęło krótka chwila, ułamek sekundy, a ja, żeby odkręcić dwa kabelki, 10 minut. Jeszcze te dwa muszę rozplątać. Dobra, dajcie mi jeszcze chwilę. Jeśli dotrwaliście tego momentu, zostańcie. Nie zostawiajcie mnie samego z tymi kablami. Masakra. Dobra, ale pieniądz jest pieniądz. Wiadomo, można te kable sprzedać w całości. Gdzieś słyszałem, że skupują z otulinami. Ale co, że ja miałbym komuś oddać moje złotówki? W życiu, nigdy. Po moim trupie. Dobra, dobra. Ja walczę z tymi kablami, a was szybciutko zapraszam do Gałgana z innej bajki. U Gałgana na gospodarce. Ale bałagan jest nieważny. Patrzcie, co tu jest w tym kartonie. Nabyłem na giełdzie staroci. Pojechałem nie z myślą nagrywania, nie z myślą kupowania. Pojechałem z synem rozejrzeć się, a że był spory mróz, nie sądziłem, że w ogóle giełda się uda. Dla mnie się udała i dla pewnej osoby też się udała. Przy temperaturze około minus 8 stopni stała sobie starsza pani. Powiedzmy około 65 lat. Miała to wszystko wystawione na tym samym kartonie. Nie było zainteresowania dla jej rzeczy. Ale mnie wpadło w oko. Jak sroce, coś się błysnęło. Mówię, podejdę do niej, przywitałem się ładnie, grzecznie, kulturalnie. Złożyłem jej ofertę. Była w szoku, bo ja zaproponowałem za całość 350 zł. Ale niestety nie ta cena, nie interesowało. Nie interesowała jej moja wycena, ale powiedziała, że 400 było lepiej, już brzmiało, byłoby lepsza oferta. I co zrobiłem? Pożyczyłem szybko 50 zł i nabyłem, i powiem wam, że to jest grube, to są grube odlewy. To jakie jest piękne. Czyli można powiedzieć, że zrobiłem taki numer jak Marcin Easy Rider u siebie na kanale, na targu na torach. Też wykupił całe stoisko tam od starszej pani, nie pamiętam imienia. Kobicina była zadowolona, szczęśliwa. Powiedziała, że to jest jej pierwszy raz na giełdzie staroci i że będzie handlować. Dalej, patrzcie, tu była normalnie woda gotowana. Same plusy. Ja mam towar na giełdę staroci do sprzedawania na nowy sezon. Kobieta ma 400 zł i to mogę sobie bez problemu wozić w samochodzie. Nic się nie potuczę. Same plusy. Dobra, wracamy do studia. Halo, halo, Gałganie. Halo, halo, jestem. Zmiana scenerii i teraz wystarczy nożykiem
zrobić coś takiego po całej długości. To jest odcinek około 9 metrów tego druta. I teraz patrzcie, jak to schodzi. No, patrzcie, jak to schodzi. Sama zostaje żywa miedź. A, jakie zacinki są. Oby zbyt pięknie, jakby wszystko poszło za pierwszym razem. Ale to dopiero wprawka. Mam sporo tych drutów, także dojdę do perfekcji. I zeszło. Jeden drucik oskurowany można wsadzić do kubełka, zasilić kubełek. Cieszy się gełganie? Cieszy się, zobaczcie, jaki uśmiechnięty. Tak naprawdę ten jeden drut waży tyle co nic. Prawie niewyczuwalne w ręce. Ale jak cały karton obiorę, to będzie luksusowo. Myślę, że do pół kilograma dobije. A na razie wkładamy do kubełka na wierzch. Ale do kubełka wkładam tylko miksa. Miedź mix. Ale mam też trochę milbery. Zobaczcie, jak wisi tutaj milberka. Trochę tego jest. Na razie zrobiłem sobie taką szatnię łańcuchową, jak górnicy mają. I sobie wieszam jakieś pierdółki. Taśmy. Takie podręczne. A to zobaczcie, co to jest. Z czym wam się to kojarzy? Ha! To są uchwyty od szuflad. A co żeście sobie pomyśleli? Ale żeby tak dobrze zasilić kubek gałgana, trafiło się takie coś. Stary mikser. No. Zaraz podłączymy go do prądu. Scena pierwsza, ujęcie pierwsze. Przewywali korki? Nie, działa. Dźwięk jak startujący odrzutowiec. Stara myśl techniczna DDR. No co? Pójdziesz do kubełka na surowiec. Pewnie nie jesteś potrzebny do niczego. Tu jest łamane, także pożegnasz się z życiem, z silnikiem. A ja wykorzystam całą twoją dobroć. Tak, ty masz tam piękne nadzienie w środku, mój Ponciusiu. A jak do kubełeczka dodam. Ponciusia zostawię sobie na deser, a teraz walczę z kablami. Słuchajcie, mam tutaj kilometr kabla do ubrania. Nie mam pojęcia, kiedy ja się z tym uporam, ale powolutku biorę się za robotę. Jeszcze tylko na sam koniec chciałem gorąco pozdrowić osoby, które się tutaj pojawią, kanały, które mnie zasubskrybowały. Dały mi wielki kredyt zaufania. Ja z mojej strony gorąco dziękuję i zapraszam was wszystkich na kolejny odcinek z demontażu Ponciusia. I oczywiście pozdrawiam was wszystkich z gór świętokrzyskich. Hej, hej!